świateł blask, miasta widzi. Czesław Niemen w wydaniu Grzegorza Buchty. Ten Czesław Niemen skąd się wziął? To była inspiracja? Czesław Niemen to już od średniej szkoły, od ogólniaka. Zafascynowałem się Niemenem praktycznie w pierwszej klasie w ogólniaku, w Cieszynie, w Koperniku. Czy pan jakieś tam ma własne aranżacje, własne pomysły na te utwory? Czy pan dodaje coś od siebie, czy jednak odwzorowuje tak, jak to Czesław Niemen grał, śpiewał, tak to właśnie jest? Właśnie staram się być jak najbliżej oryginału. Nie lubię właśnie jakichś tych przeróbek różnych, nieraz dziwnych, zaskakujących. Zastanawiam się nieraz, jak ktoś, jakieś dziecko może zaśpiewać dziwny ten świat, skoro tylko to potrafił Czesław Niemen tak prawdziwie zaśpiewać. Pana ulubiony kawałek? No obecnie, na dzień dzisiejszy, może nawet i Sukces jest też doskonałym kawałkiem. Sukces Czesława Niemena, a Dziwny ten świat, no oczywiście, no wszystkie te jego te najlepsze utwory, chociaż chciałbym, ale to jest niemożliwe, grać jego tą muzykę przed jego śmiercią. Doskonała płyta Spod chmury kapelusza, utwory oczywiście na syntezatory. No, Niemen nie znalazł słuchaczy, więc przypuszczam, że ja bym całkiem nie znalazł na tego typu muzykę słuchaczy. Ale utwory niezwykle aktualne, te teksty są aktualne i dzisiaj. No, teksty Czesława Niemena są nieśmiertelne. Można powiedzieć, że społeczeństwa miną, może wszystko minie, a muzyka Czesława oby tylko zawsze trwała. Pan dzisiaj nie tylko śpiewał te utwory, przeboje Czesława Niemena, ale również pan mówił o Czesławie Niemenie. Tak, bo jestem zafascynowany Czesławem Niemenem. Niemen dla mnie jest najlepszym polskim wokalistą, to bez dwóch zdań. Jego muzyka jest nieśmiertelna i myślę, że wszystko minie, a muzyka Czesława. Oby było jak najwięcej słuchaczy tego typu muzyki, no i wykonawców też. Zlot miłośników, czyli miłośnik, tak można powiedzieć, pełną gębą. Towarzystwo Przyjaciół Piosenki Czesława Niemena. Miałem właśnie możliwość 2 lata temu uczestniczyć w takim spotkaniu. Organizowało to właśnie towarzystwo z Warszawy. No, była tam, jak już może nie mówiłem tego, była tam siostra Czesława Niemena, Farida, no więc same znamienitości.